Za chwilę tutaj, w tym szczególnym miejscu, przy kamieniu na równicy, rozpocznie się nabożeństwo. Chcę wam przeczytać dzisiaj szczególny tekst, który przestrzega nas przed tym, że jeżeli skupimy się tylko i wyłącznie na zewnętrznej formie, to możemy daleko pobłądzić z naszą miłością i wiarą. A co to wszystko wspólnego ma z tym tekstem? Zapraszam do refleksji. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. Nie przyjmuję chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Bożej. Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy mnie nie przyjmujecie. Jeśli kto inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmujecie. Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem? Nie myślcie, że ja was będę oskarżał przed Ojcem. Oskarża was Mojżesz, w którym wy złożyliście nadzieję. Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. O mnie bowiem on napisał. A jeśli jego pismo mnie wierzycie, jakże uwierzycie moim słowom? Tak jak niesamowite jest to miejsce, niesamowity jest ten tekst. Pan Jezus rozmawia z ludźmi bardzo wtedy pobożnymi, którzy zwracali uwagę dosłownie na wszystko. Byli bardzo mocno zapatrzeni w zakon. Oni przestrzegali wszystkich przepisów na maksa. Powiedzielibyśmy dzisiaj, że byli takimi trochę ówczesnymi dewotami. Uczestnili we wszelkich możliwych spotkaniach religijnych, mieli specjalne nawet ubiory do tego, żeby było widać tą wiarę, którą niby mieli w sobie. A tymczasem Pan Jezus przychodzi i mówi im: słuchajcie, to wszystko to tak naprawdę nic nie znaczy. Ja nie widzę waszej wiary. I tak naprawdę oni zostają pouczeni. I tak się, moi drodzy, zastanawiałem, będąc w tym szczególnym miejscu, w miejscu, gdzie przed wiekami zbierali się prześladowani ewangelicy, by pielęgnować swoją wiarę, zastanawiałem się, co by było dzisiaj, gdybyśmy my zostali pozbawieni po raz kolejny naszych kościołów, naszych miejsc kultu, naszej, nazwijmy to, widzialnej pobożności. Co z tego by zostało? Dlatego w ten szczególny dzień, w tym szczególnym miejscu zachęcam do refleksji i odpowiedzi na pytanie, co by było, gdyby kościoły, księża, wszystkie możliwości spotkań i form dzisiejszego kultu zostały nam zabrane. Co by stało się z naszą wiarą? Zostańcie z Bogiem, a my cieszymy się dobrą pogodą i za chwilę tutaj startuje nabożeństwo przy kamieniu na równicy.